Nie ma czegoś takiego w polskim prawie jak możliwość zwrotu towaru, który nie ma wady. To jest tylko i wyłącznie dobra wola sprzedawcy. Jeżeli sprzedawca wychodzi naprzeciw konsumentowi i zgadza się na to, żebyśmy mimo wszystko tę rzecz, która nie ma wady, wymienili na inną, to sam określa warunki tego zwrotu lub też wymiany. Czyli na przykład, jeżeli sklep zgadza się na zwrot rzeczy, to sam może nas zobowiązać do tego, abyśmy dostarczyli na przykład pudełko, opakowanie, konkretny dowód zakupu, oryginalne metki. Może również stwierdzić, że nie odda nam pieniędzy, ale wręczy bon na zakupy w tej samej sieci. To jest zgodne z prawem. W sklepach zdarzają się jeszcze napisy informujące o tym, że po odejściu od kasy reklamacji nie uwzględniamy. To niestety nie tylko relikt z PRL-u, ale też często widzimy taki napis w sklepach. Jest to napis, który nie jest zgodny z prawem, dlatego że bez względu na to, co kupujemy, czy jest to tańsze z wyprzedaży, czy droższe w cenie regularnej, to zawsze mamy prawo do reklamacji. To jest nasze podstawowe prawo konsumenckie. Reklamację składamy w ciągu 2 lat. Od momentu zakupu w sklepie, w którym kupiliśmy dany produkt, ważny jest dowód zakupu. Tym dowodem zakupu jest na przykład paragon, potwierdzenie płatności kartą, wyciąg z konta, a nawet zeznania tych osób, które nam towarzyszyły podczas zakupów. Jeżeli jesteśmy niezadowoleni z produktu lub też z usługi, posiada produkt wadę albo usługa została źle wykonana, to składajmy reklamację. To jest nasze podstawowe prawo konsumenckie. Pamiętajmy, że możemy reklamować to, co zostało wykonane niezgodnie z umową. Czyli jeżeli idziemy do fryzjera i umawiamy się, że będziemy miały blond końcówki, a wyszły pomarańczowe, to jest to powód do reklamacji. Jeżeli okazało się, że chciałyśmy podciąć włosy o 10 cm, a wyszłyśmy z bardzo krótkimi, to jest to też powód do reklamacji.